Witam wszystkich bardzo serdecznie w CSGO, czyli waszej ulubionej grze kontaktowej, gdzie się bijemy, dwie drużyny się normalnie biją, ale my dzisiaj gramy na specjalnych zasadach, to znaczy hide and seek w CSGO. A ze mną jest WGZ, AB, Bloody, Scourge, jest, a przeciwko, a szukającymi jest Amongo, Kevin Fan. W którym momencie oni szukają? Już teraz? O nie, to nie. Mamy chwilę, żeby się schować. Oni się poza mapie chowają. Dobra, musimy znaleźć tu jakieś ultra krylówki. To zawsze jest. Tutaj nic nie będziemy śpiewać. Raz, dwa, Amongo. A to jest tylko... Dobra. Zaraz cię uderzy. Cholera. Mi się wydaje... Zaczynam dziwnie, nie mogę za dużo... Schować. Ej, cholera, jak tam... Ej, weź mnie tam poczuć. Dobra, zaraz wracam. Co? Wait. What? Dobra, ja się schowałem. Dobra, ja też się schowałem, tak? 8. O kurde, nigdy mnie nie znajdziecie, to było... O kurde, ale... 8? Ale kryweczka mam. Łosiem, to ty jesteś łosiem. O, zobaczysz, łosiem. Takim łosiem. Dobra, skupcie się na rozgrywce, będzie. A nie gałgaństwu. Kurde, najgorsze jest to, że nic nie widzę z tej kryjówki, ale co? Będzie polowanie na zdobycz. Będziemy musieli... Polowanie na Ibiego, tak profesjonalnie się ten tryb nazywa. Polowanie na Ibiego. Leci. Polowanie na Ibiego. Czemu na Ibiego? Dobra, gdziekolwiek jesteście szukający i tak mnie nigdy nie znajdziecie, bo zbyt dobrze się ukryłem. No. Mnie też. Co? Ukrywszy się kurde, tak, co? Że mnie nigdy nie znalazłszy. Ale ja mam kryjóweczkę. No ja sobie też kryjówkę znalazłem. Kryjóweczka to u ciebie w domu jest. O chłopaki, ale wam to potem pokażę, jeżeli nie będę szukał na stanie ludzie. Proszę cię WGZ, nie mów Bledeuszowi jak kryjówki znajdować. Nie mów hop, bo się przewrócisz. Nie mów hop zanim na pewno będzie chciał sam. Nie mów hop zanim Amongo i Kevin wejdą w ci w tyłek. W dupę. No. W dupsko. No, ale robimy tak, że dwie pierwsze osoby znalezione szukają w następnej rundzie? Możemy tak zrobić. Dobra. Co? Nie, kurde. Mi się wydaje, że nie? To powinno być tak, że każdego tylko Amongo i Kevin no to po kolei, dobra. No. Tak. Chyba tylko... robimy po prostu po kolei tyle, tak mi się wydaje. Będzie najuczciwiej. Okej. Okay. Cześć. Bo powiedzmy, jak gałgani nie umiem się chować, to też nie mogą ten... Jakiś śmieszek ustalił nasze pieniądze na 1337. No, bo jak to się mówi, bo pamiętajcie, Co? Że w tej grze nie liczy się, tryhard, tylko liczy się dobra zabawa, pamiętajcie przy no, dobra zabawa, no, chyba u domu dobra zabawa. Jak ty tu VGZ? No właśnie o tym mówiłem, dlatego się tak podekscytowałem. Tu jest. Kevin, cześć. Tylko tryhard, kurde. No, nieprawda, w tej zabawie i w tej grze liczy się coś takiego jak dobra zabawa, a nie tryhard. Jak tryhard! No. Jak tutaj wlazł? Dobra zabawa przede wszystkim. Tu są jakieś drabiny, poza tym ale... Poza tym jest mi strasznie smutno, bo jako jedyny sam się schowałem i nikogo no ze ja też nie ma. No to chodź do mnie, Bloody. A gdzie ty jesteś? Blisko obok ciebie. Masz na minimapie. Dobra, chyba mam to do mnie. A ty jesteś bardzo blisko mnie. A i powiem no ci, właśnie. Że... A widziałeś tego gościa, co tutaj biegł i nas nie zauważył? Tak, frajer jakiś lampy. Ja pierdolę, ale się bekę cisnąłem. Tylko nie wiem, czy to Kevin, czy Amongo, bo nie widzę. Dobra, chodź szybko, bo oni teraz się biją z WGZ-em. Nie, będę szedł. Nie biją się, no dawaj, będziesz za mną. Nie będę szedł, co nie? Będziesz za mną, cóż to ten. Ale kryjówka! Kogoś tutaj chyba czuję. Co? Czujesz? Czujesz, a nie czujesz, właśnie. Ktoś tu chyba pierdnął. Ktoś tu chyba śmierdzi. Ktoś tu chyba i nie, to wiatku. Amongo, nie umyłeś się. Szybko! Transformacja! Amongo, nie umyłeś się. Ej! AB, dobra! AB, wykorzystaj tą szansę, AB. Wracaj tu. Dobra. Naprzyłaj. Nigdy mnie nie złapie. Gdzie jesteś? Tutaj. Nie zdążyłem zobaczyć. Zostałem rozczerpany na strzępy. To teraz sobie możesz zobaczyć. Kurde, co żeś ty zrobił? No właśnie o tym mówiłem. No, podzieliłbyś się tą kryjóweczką, co nie? No, powiem ci, że z tamtej strony tam wszedłem. WGZ to musi być we wszystkim najlepszy, kurde. Nie, bo wiecie o co chodzi, bo to chodzi o to, że WGZ już od lat grał na tej mapie, dlatego to jest dobry. No, wcale nie znalazłem dopiero wczoraj. Nie. Dobra, WGZ, musisz im tam trochę podpowiedzieć. Nie, za długi czas jest do szukania trochę. Szczerze mówiąc. Myślę, że będzie okej. No 4 minuty? Można skrócić. Masakra, to się przez idzie, zanudzimy się na śmierć. Dobra, wiecie co, po prostu w 5 minucie na przykład podpowiadamy, jak się wchodzi, albo ale nie, trzeba zabijki rzucamy. Nie, skróć to, no daj spokój. No dobra. Ile jest domyślnie ustawione szukanie? 9 minut. No proszę cię, to kurde, ustaw. Na 5 ustaw. 5 minut ustaw. Damy na 6, bo minuty mają do tego. Żeby nie ma tam czatu na otworzyło czatach. Się brama.
Damy na 6. Oni. No, bo to jest już bez przesady, bo to jest ten. Poza tym pamiętajmy, WGZ, że jak oni do ciebie nigdy nie będą mogli się tam dostać, to weź już daj spokój. Tak, wiem, tylko czekam, aż sobie hop pójdzie, bo nie mogę za bardzo uciec. Co? Chyba, że... Nie ale muszę, to zrobisz, VGZ. No, no nie wiem. On jest czarnoksiężnikiem. Na zajdzie, ktoś jest. Gotcha, nie ma. Ten, ale dobra, wiecie co, ale bym ustalił też taką zasadę, że nie ma uciekania, tak jak tak? Cię już ktoś znajdzie, bo to jest bez sensu takie bieganie też chyba po mapie, tak mi się wydaje. Nie, no czemu? Co? No, fajnie takie jest. Bez sensu bieganie po mapie, żeby nie biegać to robi. Oj, tam biegłem, bo jeszcze wtedy nie było tej zasady. Nikogo nie widziałem. AB, zostań. Żeby nie uciekać przez całą mapę, policji. Jak chcesz to próbować, to żeby nie uciekać przez całą mapę, właśnie tak. Ej, ucieka przez całą mapę, idzie teraz na Emida, na CT. No oczywiście możemy spróbować sobie uciec w jakiś kawałek, wejść jakąś inną kryjówkę, ale żeby nie uciekać właśnie tak w taki sposób cały czas, żeby biegać po mapie i nie być w stanie się zachować. No właśnie, bo to jest bardzo ważne. Ja no nie, że... AB! No drogę mnie znaleźć! AB, ty chyba zapomniałeś, jakie są zasady hide and seeka? Ej, idzie znowu na B! Ewidentnie, AB, ewidentnie ten... Ewidentnie się chyba ten zagubił w tym całym ten... Ej, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy powinny być składy szukające 3 na 3, tak? Na 3? No to możemy tak zrobić. Jakim bombsajdzie! No to faktycznie możemy tak zrobić. Nie, no zdudziło mi się stanie w miejscu, musiałem coś zrobić. No 2 minuty 40 sekund. O nie, znalazł mnie! No, mi się wydaje, że chyba powinny być wyrównane składy. Dobra, AB, nie uciekaj tak bardzo. Biegnę! Dobra, koniec tego dobrego. No i gitara się. No i dobra, to teraz następne osoby. Dobra. No, czyli Skurci i AB oczywiście. Ale to, co? To co, robimy to 3 na 3? Amongo M naciśnij. Dobra, to robimy to 3, nie róbmy 3 na 3, bo wtedy będzie łatwiejsze. Chowajmy się razem. I na zmianę po prostu będzie. Dobra, to... I chowajmy się razem. Ja mogę szukać. No dobra, to ja też będę szukać, jak się zmienia. M wciskasz i przełączasz. Na drugi team. Na drugi team. Dobra, to jeszcze jedna osoba. Bo 3 na 3 robimy. 3 na 3 robimy składy. No bo jest kurt pierwszy, no idź tam. 3 na 3 robimy kurcz. Składy, no. Nie, bez różnicy. Dobra, i restart. Dobra, i restart, lecimy. I zmień czas na te 6 minut. Chodźcie czekaj, się za mną, słabo pokażę. Dobrze, Kevin, zaufam twojej intuicji. Bo ja zamiast szukać, szukałem nowych kryjówek, patrzcie to. Co? Nie chce się czas zmienić. No nie! Co? No nie. Wiecie co, tutaj nie jest możliwe ustawić czasu, więc po prostu zróbmy nie, no tak, jest że jeżeli... Minut. Jest 6 minut? No, a, to fakt, minut. A to no. Dobra. Uuu, co za krewiarz w ogóle! Dobra, tak, tak, to wygramy. Ja pierniczę. Dobra, zaraz no. Za skupy dupsko. Ej, dawaj, skocz, poskocz. Zaraz skupy dupsko. Dobra, dupa będzie widać. Ej, w ogóle jest damage teraz? O nie! Zadaję nie, damage? Nie zadajemy. Nie skacz. Dobra, lepiej się przygotuj. O, 50 gwiazdek, dziękuję ci, Kacper Gawla z piąteczka. Za te 2 złote niecałego tego harnasia. Dobra, gałgany. Nie otwierać mi drzwi, powiedziałem. O kurde. No. Pół minuty, panowie. Zaraz mam kopię dupsko. Nie wiem, czy wiecie, jeśli chodzi o szukanko, dupsko jestem mistrzem. No. Kevin? Dupsko. Kevin Selin, jak to się mówi. No, zaraz wam skopię dupsko i się skończy śmieszkowanie. Nie wiem, czy wiecie, mam o dyplom w szukaniu na czas, więc nie macie żadnych szans. No, dostałem go jeszcze, jak byłem w przedszkolu, dostałem. Achievement get Seeking Master. Dokładnie, taki jest achievement. Kurde, powinna być taka gra, która jest tylko o szukaniu jak innych osób. Jak to już jest. Tak, dokładnie taka powinna no być. Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy. Gotowi czy nie? Do góry. Nie znajdziecie. Gotowi lub nie otwierać ten, wrota. Dobra, no. Szukamy. Musiałeś powiedzieć otwierać dupy. Otwierać dupsko. Trzeba przeszukać wszystko porządnie. Tak, trzeba. WGZ! WGZ! No. Dom porządnie przeszukaj. Pewnie u ciebie w domu się chowamy. Sprawdź. Nie w domu, czekaj, zobacz. Ja bym nie przeszukał ten dźwig. Dźwig? Jaki dźwig? Cicho! Wiecie, że tuż koło tego miejsca jest Czarnobyl? Nie sądziłem, że to jest tuż. No jest! No przecież to jest mapa, kurde, specjalnie zrobiona. No właśnie, zbierałeś na wycieczkę do Czarnobyla i jesteśmy obok. Widzieliśmy randoma i to chyba skurcz. Na dźwigu ich nie ma. Dobra, gałgany, ej, tak się goście w WGZ, musisz mi pokazać, jak się tam wchodzi. Bo jestem bardzo ciekawy. To pokażę ci w następnym rundzie. Tu mamy. To to jest? To a mogę nie skać. Nie, tam po prostu było teksturka. Ale widać mnie, dobra. Ale mówię, ci widać, skocz na mnie. Widać mnie, że ale mówili randoma. Ej, mi się wydaje w WGZ, że musieli znaleźć jakieś tajne przejście, wiesz? Kucajcie, bo wtedy... Możliwe. Sprawdzam, jak może pokleić. Najpierw sprawdźmy dookoła mapy, a potem wejdziemy w środek mapy. To się może przydać. Nie, jak będzie ileś tam, to rzucamy wabiki.
Bo mi się ale wydaje... Ale czego nie twójcie, bo mnie wtedy widać. Mi się wydaje, minuta, że oni gdzieś pewnie wbili i po prostu gałgany nie chcą nam się przyznać, gdzie. No możliwe. Jakaś podpowiedź, który sektor chociaż? Znowu skurcza, bo jeszcze nie. Jeszcze kurcza. Nie, jak będzie 2,5 minuty. Dodamy... No. Oni ten chyba dolny są sektor, czy ten górny sektor? Nie, ale sektor prawe. Kevin, to jest dopiero repickie. No, sektor A czy sektor B? No proste. Sektor Z. Ani B, proste B. Ani kukuryku. Jakie fajne miejsce to jest. 2 minuty 30 sekund podajemy, czy jakiego sajla rzucimy wabiki, rzucamy wabiki. Nie, jak na minutę rzucimy wabiki. No dobra, no, okay, bo to będzie za mocno wtedy podpowiedź. A co, no czy ja wiem, jak rzucimy sobie tak ładnie. No to będzie słychać i będzie na mapie pokazane. Nie, ale będzie pokazane, ale po to się taki podkręcony, żeby nie będzie widać, że jesteśmy tutaj. Tak. Ladi już mam dwie kryjówki dla nas fajne. Co mówisz? No to masz problem. Mam dwie fajne kryjówki dla nas. Dobra, ty masz fajne kryjówki, a ja ich zajmuję się szukaniem. Ale jakoś podpowiedzieć tak, żeby ich nie naprowadzić od razu. No ale na 2 minuty 30 sekund powiemy, czego bliżej, czy side A, B, czy side A. No, albo wyrzućcie wabiki po prostu obok siebie. Nie, wabiki rzucimy później. Nie, wabiki no, powiem, rzucimy dobra, za w tym miejscu powiemy wam, że jesteśmy bliżej B. Miejscu bliżej B, dobra. A jednak bliżej B. A, no tak, dobra. Jednak no to zmienia B, to postać rzeczy, od samego początku czułem, że tam są. Dałoby się farbą pokolorować tutaj na nowo. Dobra, no ktoś tam puścił bąka i minuta 30 sekund kolejna podpowiedź, ja już mam kolejną podpowiedź, gówna i tyle. Nie skacz. Przepraszam. Dzięki, no. Czy nie tutaj wiem, może być jakaś kryjówka? Nie może. Dali? No? Chodź tutaj do tego. Do czego? 30 sekund kolejna podpowiedź. No dawajcie. Nie wiem, czy to nie może być, czy to nie jest czasem jakaś kryjówka. Niech się mówi. No, ja powiem, no, ja powiem odpowiedź. Nie, już mam podpowiedź, AB. Dobra, ja mam podpowiedź. Okay, dobra, no nie. Okej. Góry, do góry. O! Tu jest, ale to jest takie małe. 15 ja sekund do kolejnej rzeczy podpowiedzi. Ej, kurde, gdzie? A może na tym sajcie B jest. A Kevin w ogóle zaraz szukać nas, to szukał kryjówek. No. No właśnie, Kevin to też, kurde, niepoważny człowiek jest. Ja też na was szukam. Dobra, kolejna podpowiedź, najciemniej pod latarnią. Najciemniej pod latarnią? Ale to jest słaba podpowiedź, nic to nie mówi. Znalazłem latarnię. No trochę tak. Pomiędzy B a terrorystami. Dobra, może lepsza w sumie. Pomiędzy B a terrorystami. Ej, ale teraz jak rzucimy wabiki, to oni tu będą stali, to była no kiedyś taka fajna bajka, nazywała się... Tu są jakieś drzwi na kartę. Tu jest latarnia jedna. Dobra, dobra, minuta, rzucamy wabiki. Najciemniej pod latarnią. O nie, bo oni tu są, słuchaj. Cicho. Oni tu są, Bloody, oni są na B gdzieś chyba. No, o, na pewno, cicho. Jesteśmy na B. Jesteśmy na B. Bo powiedziałeś cześć. Dobra. Dobra, to gdzie są, no rzućcie te wabiki, no. Nie, oni są przy przy respie terro. Nie ma nas. Respie terro? No ale rzućcie jakieś te... Czemu kto rzucił tutaj wabika, no? No co za ten, kurde, no to są bardzo daleko. O, znalazłem ich! No było powiedziane, nie ma uciekania, gałgany, tchórze! No nie walcz ze mną! Mamy was! Gdzie oni byli? Tutaj? No tutaj się wszyscy pochowali. Ja pierniczę, tutaj, ale... Jeden tutaj próbował uciec. Ja pierniczę. Nie zamieniajcie się. Czekajcie, zrobimy w ten sposób. Ja cię kręcę, ale ten... Ale dobra kryjówka, Kevin, dobra. No, ej, ale ja mam dobra, też fajną kryjówkę. Pokażę ci, chodź, najpierw... Panowie, ja też mam fajną. Nie, czekajcie, jeszcze raz. Dobra, ej, wiecie co, ja mam kolejne... Ja wiem, gdzie oni się ogólnie ukryją, bo ogólnie tak przeskanowałem tą mapę, znam wszystkie fajne kryjówki. Jest fajne. No, niestety WGZ, ja mam jeszcze dobrą, więc ja panowie idę do sali tym razem chyba. Pokażcie więcej to. Masz? Jak pójdziecie za mną, a to ci pokażę, gdzie możemy się ukryć kolejnej albo rundzie. Tu. Ej, albo mamy tutaj ze sobą cyborga Kevina, on wszystko zna. Albo skanował wszystko. Nie no, czy na całą mapę, czy brał cię dalej. Ale to czekaj, najpierw ci pokażę. No pokaż. Chodźcie tutaj. Poczekaj, no bo jeszcze chcę zobaczyć się w WGZ. Przesuń się. No to była jedna jeszcze z kryjówek, które znalazłem. Patrz, na to trzeba wejść. No idzie teraz? Z kucakiem i... Kurde, tam szkoda, bo tak, musi przeskoczyć ten, to. Dobra, drugą i co? Kryjówkę fajną, i podskocz. Można było przeniknąć... O, cholera! No to... Co? Widzisz? Ej, ale utknęłeś w niego. Można było przeniknąć w niego. Zrobić jakiegoś parkoura. Ej, weź się wyteguj. Bo uciekłem w niego i biegli też. Weź się wyteguj, szybko. No już. O cholera! Czekajcie na chwilę, bo musieliśmy... Ej, dobra, to już... Cholera, no to teraz już nie zdążę się schować, mam 7 życia. Ja mam komendę na ja pierniczę, ale fail. No, zepsuliśmy to trochę.
Dobra, no teraz już jaka sensu. Zbierzemy was! Polowanie no, ja was cię kręcę już. Bez jaj, nie zdążyłem się schować! Dawaj, to jest nieuczciwość! Nie, to jest nieuczciwość! Świnki, świnki, chodźcie do domu! Miałbym się, gdyby ktoś gdyby nie, to raczej mnie odgrzewałem. Ogólnie szybko do klawy bezpieczeństwa, sprawdzę, czy tu da się wejść. Nie, tutaj tak myślałem. Dobra, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Chodźcie dobra, za mną, pokażę. Dobra, trudno, schowałem się tutaj i mam nadzieję, dobra, że nikt to mnie tu nie znajdzie. Dobra, Bladi, znalazłeś coś fajnego? Znaczy, no, tak trochę w wyparku żyłem, można powiedzieć. Ale czy to jest fajne, to jest bardzo względne. O. Ja chcę inną kryjówkę, ja, żeby nie było, że cały czas się chowam. Dobra. Ej, ale powiedz mi, o ten dźwig, te sekrety przejście, to ty grałeś chyba na tej mapie, że znałeś ten dźwig. Nie, przypadkiem tam skoczyłem, bo widziałem, że to jest. Jedna mida idzie na ten. Ja muszę skakować z powrotem. A, mam koledzy, cię! Koledzy, ja specjalnie wam zszedłem z kryjówki, no, żeby iść do innej. No, szedłeś, mamy tak sobie. Dobra, fajnie. No, ale cię, zobacz, gdzie jestem w WGZ, myślisz, widzę, że to jest dobra kryjówka? Jak ej, bardzo dobra. Ej, fajne. No, weź sprawdź moją kryjówkę, jeśli możesz. Da się, da się. A to... Ej, patrzcie to! U, nawet, na, ej, nawet, nawet, ale myślę, że Kevin, łatwo Kevin, tam będzie znaleźć. Kevin, patrzcie, ej, Kevin, chodź tu. Ej, Kevin, Kevin, co? Nie patrz, szukajcie ja sobie kryjówek. Wy sobie nie szukajcie kryjówek. Nie, 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 nie mówimy. Ej, dobra, nie mówcie im, ale... Dobra, nie szukajcie sobie kryjówek, tylko skupcie się na szukaniu nas, gałgany. Co? No. A ja też mam, Kevin, dobrą kryjówkę. Ale kurde, ja powiedziałem, skupcie się na szukaniu nas. No, szukajcie. Ale rozumiem, że jak się szuka, to się fajne kryjówki znajduje, najlepsze. Ale nie zawsze. Ej, a widzieliście to? Patrzcie to. No i nie, no i super, kruczka, bawią ale... się w zabawę w ten. Dziękuję ci, Jakub Nowakowski, Epizion Gwiazdy. Nie wiem, czy mówiłem. Elo, elo. Dzięki. Za dwa grosze. To w ogóle jest otwarty teren. Gałgany, skupcie się na szukaniu kryjówek gałgańskich. No szukajcie Bladiego i Skurcza, bo zaraz szukają. Oto, ale ej, nie szukam kryjówek. Podpowiedź, jak to nie, minutę nie szukam kryjówek, tylko ich szukam. Dwie minuty, 30 sekund jest podpowiedź. Dobra. Bo my tak mówiliśmy. Smok poszedł. No, Bladi przynajmniej rzuca jakieś podpowiedzi, no, tamty robi, a nie to co wy. Ej, przepraszam, rzucam podpowiedzi. A wy rzuciliście w minutę Smoka. Na początku, jeszcze jak byliśmy zamknięci. No, no ale byście tutaj przyszli... Info, gdzie jesteśmy w miarę. Ale byście przyszli, dołączyli do Bladeusza, przywitali się z nim. No, a który no. Tam szedłeś, Bladi? Pokaż mi, pomagaj. Jest tu! Gdzie? Dzień dobry, dzień dobry! O, podpowiedź jest taka. Niech ktoś na dole siedzi. Ponieważ jest dobra, 2.30 na dole, jest na podpowiedź jest taka. A to jest easy do synku, wejścia synku, jestem tam w budynku. Dawaj tam. Proszę no, cię, wiek. Easy. No i powodzenia. No dawaj, cwaniaczku. No. No on i co, Kevin Fan? Podpowiedzi już nie macie, bo już powiedziałem. No, jeszcze i co? Skurcz został gdzieś. No, ale czym jak sobie poradzi no. Z tym Kevin Fan? Nie poradzi sobie. O, biedy, Kevin Fan. Idę ci pomóc. O, biedy, Kevin Fan. No to skoczy. Panowie, panowie szukający. A nie, to nie doskoczy. No, zacząłem sobie poradzić. No. O kurde, ej, co to za oszustwo? Proszę jak nie robić! Co za gałgany, podsadziły się. To za oszustwo. No, kto sobie nie poradzi, to przykro sobie mi, poradzi. Ale kolejna podpowiedzi już nie dostaniecie, ponieważ minuta, powiedziałem podpowiedź, trzeba było słuchać. Ale minuta, no to nie, jest nie, kolejna. To wyrzuć i tak musiał wyrzuć smoka gdzieś w okolicy. Nie, bo to będzie za duża podpowiedź już. No co to za duża podpowiedź? Ale powiem tak, ale powiem tak, jesteście niedaleko. Ej, gdzieś tu jest, zaznaczony był na mapie. Tak, jest tu, cześć! O, dzień dobry! No wracaj tu! Kurna, bo mi miejsce na tym się kończy! O, smoke? No. O Jezu. Ale powiem ci, że i tak kryjówka z dźwigiem i tak jest najlepsza kryjówka w WGZ. No, może to... Masz ja ci pokażę. Jeszcze ja raz, co mówisz? Ej, ale spróbujemy tam... Dobra, tam dobra. Nie, nie, najpierw ci moją pokażę, najpierw ci moją pokażę. Oj, kryjówka i biego, słyszałem o niej legendy. Podobno... Jeszcze muszę zrestartować, żeby czas, bo tu głupie nie da się zrobić. No dobra, startuj. Dobra. Ale chyba trzeba być. Ej, nie wiem, słyszeliście o kryjówce Ebiego? Podobno zrobić. Kiedyś się ukrył, nikt go nigdy nie znalazł. No, chodź, no. Co mówisz? A Bladi, ja ci pokażę potem jeszcze jedną fajną kryjówkę. Myślę, że będziesz no, chętny, żeby ją zobaczyć. Prawda. No, przyznaj się, WGZ, grałeś na tej mapie już wiele lat po prostu. To tak na klawiaturze stuka? To tak na klawiaturze stuka? Proszę nie stukać w klawiaturze. Kurde, uspokoić się, wyłączyć tą klawiaturę! Nie kto jest klawiatury? No kto używa klawiatury, no dobra, krótka piłka? Kto używa klawiatury? Wszyscy używają! Ale kto kurde ja pisze coś na klawiaturze? To się trzaska mocno. No. Tylko nie stój na krawędzi, bo będzie... No kto to znowu, to zrobił znowu? Ja mam go, to ty zrobiłeś? Co? Skurcz, to ty używasz klawiatury?
Nie, to WGZ. WGZ, to ty używałeś klawiatury? Naciskaj klawiaturę WGZ. Moją klawiaturę byście słyszeli. Moja brzmi inaczej, plus inaczej brzmi dźwięk. Dobra, to nie była jego chyba, to bo chyba była inna. Ja mam membranową, więc... U mnie w ogóle nie słychać. Poza tym moją klawiaturę słychać tylko jak są gry dynamiczne, czyli mówię. Poza tym ja nic nie pisałem. Ja też nic. Ja też. Więc wszystko skurcz? Tak. Czy ty używałeś klawiatury? Dobra, szukamy ich. Tak. No i wyszło szydło z worka, co nie? Przyznać się nie chciał. No, skurcz. No, skurcz. Dobra, szukamy ich. Oni się pewnie gdzieś gałgańsko schowali tutaj. Coś mówili o parkurze, więc szukaj gdzieś wysoko. Dobra, z AB parkour ty chyba wykluczasz 7 rzeczy na raz. AB parkour to słucham. O, zobaczymy 7 rzeczy. Chodź, Bladi. No poczekaj, bo ja tu znalazłem jakiś mini parkour i na pewno oni są tutaj. Parkour? Nie wolno patrzeć pod nogi, patrzcie zawsze w górę. Wmawiaj tak sobie. Mówicie, że jesteście w górze? Ej, o, cześć. Ale mi suwa, dobra, to jest moja krypta. No i mówiłem, Kevin. Kevin, patrz, tutaj był. Pokaż, gdzie był, jak tam szedłeś w ogóle? Tutaj po skrzyneczkę i wskoczyłem sobie. A, tak po prostu. Ta idzie do lepszej kryjówki. No taka prosta. Widzisz, bo nie mówić o parkurze. Ej, serio, zdradziłeś się tym mocno, bo powiedziałeś, gdzie można. Ej, dobra, ale z parkurem można przeskoczyć na jeszcze wyższy parkur, tak mi się wydaje. Tak, można, coś tam można jeszcze poskakać. Jak chcesz, to tam poskakaj, Bladi, sobie, ja poskakam. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to musi. Właśnie, to sam lamus. Zrobiłem to specjalnie, żeby nie zdradzić kolegów. Tak. To sam lamus, jakieś straszne w ogóle nie ogarniają. Nigdy nas nie znajdziecie. No. Wy gdzieś jesteście na górze, czy przy ziemi? Oni tu gdzieś na pewno przeszli z tego parkura, przeszli na pseudo-parkur. Teoretycznie! Nie! Ej, wracaj do WGZ, oni się pod na pewno ten, podboostowali pewnie. Dlatego Kevin tam został, chodź tutaj. Teoretycznie mówisz? Musisz mnie podboostować. No. Nie, no Kevin nie zrobiłby tego przecież. No, mówię ci, Kevin, chodź tu, patrz, stań tutaj w rogu. No. Nie, tutaj w rogu stań, jesteśmy tu w rogu. Jesteśmy teoretycznie na ziemi, coś nas unosi na ziemi. Cicho, patrz, ja tu wejdę wyżej. I tu jeszcze. Ale labuzy. Nie da się. Nie da się. A tutaj, a na ten płotek, a na ten? Ja bym sprawdził jeszcze raz, czy na pewno się nigdy nas nie znajdziesz. A na ten płotek podsadź, spróbuj mnie podsadzić na ten płotek. No, nigdy. Ej, Bladi, tutaj się da. Czy mi się wydawało, czy ja tam kogoś widziałem? Nikoli aha! A tu nikogo nie ma. Ale wygląda jakby ty... Widziałeś swój cień, skurcz? No, wygląda jakby ktoś tu miał. Tak, widziałem swój cień w oddali. A tam nie ma żadnego niewidzialnej ściany? No. Nie, nie ma nic. Tak wyraźnie twój cień jest bardzo zasięgowy. Tak. Oddali. Dobra, spikujcie się, żeby dać podpowiedzi, gdzie możecie wyjść. No właśnie, zostałam 9 sekund, parę sekund. Nie, no spokojnie. No przecież co chwilę wam mówię właśnie, nie jesteśmy teoretycznie nad ziemią, coś nas unosi. Teoretycznie. Możecie stać na śmietniku nawet. Teoretycznie, ale jesteśmy nad ziemią. Jesteśmy nad ziemią. Czyli dobra, nie są na ziemi, no. Dobra, która strona mapy? Pewnie jesteśmy na ziemi. Strona mapy? No. Jesteśmy w stronę A. Stronę A. Stronę A. To ja pomyślę nieschematowo i pójdę na B. No, najlepiej, powiedzieliśmy wam, że jesteśmy gdzieś w stronę A. Pójdę na B. Dobra, tak sobie najlepszy pomysł. Nie ufam wam, idę gdzie indziej. Będę mówił podpowiedzi, nie ufam wam. Nie, no, czyli muszą być gdzieś w stronę. No nie może znaleźli, nie znaleźli. No pewnie się skitrali, jakieś przejście było, ale cholera wie w sumie. No, to jest legendarna miejscuwa. Gdzieś... dobra, schowaliśmy się gdzieś koło Kevina. Gdzieś koło Kevina. Gdzieś koło nie dalej. Gdzieś no mówicie, oni się dalej gdzieś wybustowali. A tam się już nie dało. Na pewno się dało, tylko jak będzie minuta, to ja mogę zrobić coś złego. Ale już im podpowiedziałem tak dosyć. No ale dobra, oni się gdzieś tutaj na bank podbustowali dalej po prostu. No. Gdzie oni mogą być? Oj, kurde. No to mi się wydaje, że Kevin tam nie został przez przypadek. Weź, ej, WGZ, WGZ, weź mi tutaj podsać. Nie schowaliśmy się tam, gdzie Kevin, ale gdzieś koło Kevina. Niedaleko, bardzo niedaleko. Niedaleko. No tu jest ten Kevin. O, tu się żebyście nie marnowali czasu tam. A tam Kevina. Jest coś, nie ma tam nic już więcej. Niedaleko Kevina. No dobra, czyli ich tutaj nie ma. Oni muszą nadziedzieć, bo się stoją. Dlaczego mi się wydaje, że jest złe? Musiałem to zrobić, no. Nie. Rzucił wam. Ale nie, w sumie bardzo. Ej, no 50-45 sekund, dawajcie podpowiedź. No, dobry moment wyczułem. Że życie wam babika. No, ale taka podpowiedź lepsza, no bo 40 sekund zostało. No co, jaka podpowiedź lepsza? Wam rzucił. Życie wam babika, to jest. Gdzie? Nie widzę tego babika. Wy poszliście do nas na resp? Nie. No szybko, dawać podpowiedzi. Nie, no to dupa, no to taką zabawę, no musicie podpowiedzieć. No blisko respa terrorystów. Brum, 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 brum. Nie, za dużo im powiedziałeś, no.
auto. Za dużo. A tu jest dużo. 20 sekund? To jest dużo? Powiedziałem wam, że blisko, kurde, Terror Expo, a tam mówi brum, brum, brum. No, no to kurna. No dobra, ale zostało 20 sekund, to właśnie dobrze robi. Jako jedyny role playuje, a nie. No, ty no, wszyscy no, tego no, myślą od o kurde. Co, gdzie byli? Halo? Nie, nigdzie nie byli. Ale patrz, jak ty to zrobiłeś? Powiedział brum, brum, a tam są. Easy. Gdzie są? Bał się byli. Nice. W jakim aucie? Tutaj byli. W jakim aucie byli? A jak się tam wchodzi? Tu jest wejście do paki! Jest wejście do paki. No to jaka to podpowiedź? 20 sekund to właśnie była idealna podpowiedź, bo to chodzi o to, żeby się znaleźć. Wy musicie spłumać, na czym polega hide and seek w stylu roleplay, luźnym nagrywkowym. Żeby podpowiedź. No i dobrze zrobił, no i dobrze zrobił, AB. I ma plusika, a ty masz minusika, AB. No weź tam. Za tryhardowanie. Chcesz iść ze mną? Tryhardowanie, przepraszam. Weź mi poka to. A propos, tu jest jedna kryjówka, w którą oni mogli być, bo to jest związane właśnie z Brum Brumem. Ale dobra, wiedziałem, ale tutaj jest coś, ale nieważne, nie będę wam mówił, ale mogę ci pokazać coś fajnego. No dobra, ale to coś fajnego dam, czy coś takiego, że się ukryjemy, bo jak pokażesz nam pieska, a to nie będzie żadna kryjówka. Kotki w piwnicy. O dobra, no to jest legendarne. To jest legendarne, mówisz. No jest dobre, jest dobre, jest dobre. Jeśli by to znaleźli w razie czego... sprzedaż. No, na shifcie właśnie. Ej, gdzie on? Gdzie ty jesteś? To sprzedać? Może gdyby nas znaleźli, sprzedać. To co? Dajcie gdyby się. Nas znaleźli, to jest łatwa możliwość ucieczki w inne miejsce też. Ale gdzie? A co? No, ja przyjrzałem, co mówicie. Otoczymy was. Mhm. Nie no, po prostu stąd mamy dużo możliwości. No, gdzie niby tam tak czy siak was otoczymy? No, na przykład... Sprzedamy okay. Jego. Co za typiarz w ogóle? Kupię. Dobra. No to lecimy. No WGZ. Bloody Shift. Shift? Co? Wiesz, na tym aucie co wcześniej, nie? Na aucie? Mi się wydaje, że oni gdzieś tu blisko chyba są. Chyba wiem, jakie auto może chodzić. No i chyba też od na CT spawnie. Auto. Ale to nie miało nic w związku z naszą krywką w ogóle. Auto? CT spawn. O, jeszcze wiem, gdzie mogą być. Tutaj. A co ale tutaj dobra, w którym miejscu? Tutaj? W tu? Tam, Bloody w którym wcześniej byliśmy, shift. Tak. Tam, w którym wcześniej byliśmy. A ja gdzieś dobra, mógłbyś po prostu mówić wprost tutaj? Czy Terro jest? Czy Terro gdzieś są? Słyszałem. A, tutaj. No, dobra, lecę. Dobra, nieważne. Popatrz okay, do góry. Chyba tak. Kumam, o co ci chodzi, no. Jak za słupkę, piąteczkę. No, jak ci się podoba mój scyzor? No tak jakby słyszałem jakieś kroki. A, może być, miałem taki standardowy, bo jak to się mówi, nie inwestuję w drogie rzeczy, co nie? Ja też nie inwestowałem, ja po prostu trafiłem. No, tu masz tak to sobie. Nie wiem, czy to na pewno był ich kroczek, ale mi się wydaje, że właśnie to był gdzieś... Dobra, damy im pierwszą podpowiedź, bo nigdy nas nie znajdą. Pierwsza podpowiedź? Jesteśmy bliżej A niż B. Na razie cały czas dajesz podpowiedź w krokach. No. A nie słyszą, oni głusi są. Słyszeliście podpowiedź? Chyba nie słyszeli nawet podpowiedzi. Tak. Gdzieś no bliżej a nie. No, damy im podpowiedź, bo nie jesteśmy tacy jak AB, że tryharduje, co nie zwycięży. No, tryharduje. Dałem wam, kurde, specjalnie podpowiedź przy respie terrorystów. Ej, dobra, gdzie jest mały miejscówek? Gdzie przedtem... No to jeszcze mało przecież jest. No bo nie widać, że 20, 40 sekund nam zostało, ty dałeś taką podpowiedź słabą. No słabo podpowiedź przy respie terrorystów. To się daje wcześniej taką podpowiedź, co nie? Proszę się nie kłócić. Ej, widziałeś na mapie. Oj, no jest. Ej, no są tutaj. Są tu przedstawiciele. No tutaj. Jak możesz nie, na mapie ich widzieć? Oni są na górze. Jak na górze? Nie jesteśmy. Są, no? Jesteśmy podpowiedź pod wami. Pod nami? Pod nami? Tak, pod wami, zgadza się. No i co? Zatkało kakao. No, co teraz? I co teraz? Tak naprawdę jesteśmy nicością. Ej, rzucamy babika do góry? What the hell? Tak naprawdę jesteśmy nicością. Ej, patrzcie to. No. Dawajcie, rzucimy im babika do góry. Nie? Do góry? Dajcie jakiegoś zejścia w dół może. Zejście w zejścia w dół. Albo takiego oni na plucaku. Po prostu mapę jakoś. Jak wiecie, wiecie na co to... Tak naprawdę jesteśmy duchami. Duchami jesteśmy tak naprawdę. Ghost Division. Wam się wydaje, że... Chodźcie tutaj wszyscy. Ej, tutaj. Ej, come on, chodźcie tutaj. Dobra, tylko uważaj, żeby nie spaść. Dobra. Dobra. A, ja mi się myślę, że... Czekaj. Wydaje się, że gdzieś na kucaku musi mieć przejście, czy coś. A gdzie może mieć przejście, co nie? Zgadza się, to prawda, na kucaku. No właśnie. Patrzcie, co on kombinuje, jak? No. Ej, w ogóle... Kim jesteś zombie? Przed ten koło świetlika, czy ten, który tak skacze. Który jest w tym Amongo. Amongo. Bardzo ładny masz podeszwy. No, ładny masz podeszwy. No nie ukrywałem się. Nie spodziewałem się Amongo.
Amongo, po twoja zręczność jest naprawdę na wysokim poziomie. O, dzisiaj nazywa się Amongo zręczny. Ej, przez kanalizację mogli przejść. Zręczny Amongo. Nie, 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 nie. Amongo zręczny. Musi, tak się musi gdzieś nazywasz? Tu być przejście w jakiejś może ścianie nie poręczny. Po mam! Nie. Masz? O, chyba a, ktoś znalazł przejście w ścianie nie, jednak. Dobra. I co? Gałgaństwo. Gałgaństwo. O, nawet nie zobaczył skąd. Gałgaństwo. Nie mam pojęcia. My wiemy, gdzie się mniej więcej znajdujecie, ale nie wiem, no jak tam tak, ile gałgaństwo. Ale nikt nie pomyślał o tym, że niektóre rzeczy da się otwierać pod E, co nie? No, dokładnie. Nikt o tym nie pomyślał, że niektóre rzeczy otwiera się jak klapy, co nie? No i się zatkało kakao. Ja cały czas kurna chodzę i szukam. Normalnie, ja cały czas mówię na minutę, że to pod E trzeba. I szukam cały czas to wszystkie, wszystkie miejsca i tylko je. A to będzie sanitariusz, 100 gwiazdek. Dzięki za donesika, piąteczka. Poczekaj, no wyjdziemy, jak będzie odpowiednia. Jak będzie mniej czasu, to wyjdziemy. Dobra. No. To za tym. Może tablica się potwiera pod E? Nie, sprawdzałem. No. Fajne podeszwy macie. Gdzie możemy co być? Nie, co, nie? Tutaj musi być jakaś klapa. No. Mam pomysł. Gdzie może być? No nie mam pojęcia, jak oni tam wejdą. Otwierać labusy! Dobra, Amongo, wyjdź za drzwi, wyjdź za drzwi. Pokaż. Dam ci podpowiedź. Wejdź teraz i idź od razu w prawo. Kurde! Aaaa, wolność! Gdzie było? Gdzieś tutaj, czekaj, gdzieś stąd wyskoczyli. Gdzieś stąd wyskoczyli, tam gdzieś jest smoka. Łatwo porobieni. A to była dobra kryjóweczka. Kończymy odcinek. Tak, kończymy odcinek. Elo! Jeszcze... Cześć!